Pokój dobro, tu Hotel Foxtrot Tango Echo. Dzisiaj o wykresie Schmidta. Gorąco zapraszam. No to tak, zaczniemy od wyłączenia pozostałych wykresów. Czyli tak, wykres Schmidta jest u nas na zielono, czyli wszystkie inne kolorki wyłączamy, tak? Klikamy w prawą stronę ekranu. Pojawia nam się menu, klikamy sobie display. Następnie wybieramy trace. I teraz wyłączamy niechciane, czyli wszystko oprócz zielonego, tak? Żółty ciach. Niebieski ciach, fioletowy ciach. No i został nam sam wykres Schmidta, tak? Jeśli byśmy chcieli go omówić, to można powiedzieć tak, że tutaj, w tym punkcie, jest antena idealna, tak? Wzdłuż tej linii mamy oporność. Czyli jeżeli teraz port jest tutaj otwarty, tak? Czyli mierzymy oporność powietrza, to ta oporność jest nieskończona, tak? I na samym końcu jest po prostu zwarcie, czyli oporność równa 1, tak? Czy 0? Chyba 0, tak? No a tutaj po środku będziemy nasze mieli idealne 50 ohmów. Jak nie jesteśmy pewni, gdzie celujemy, zawsze można sobie włączyć tutaj ten terminatorek 50 ohmowy. No i wtedy widzimy, że tu jest nasz punkt bazowy i tu antenka fajnie jakby była, tak? A jak sobie skończymy tutaj zwarcie, to polecimy na lewą stronę. Dobra. To tą poziomą linię mamy załatwioną, czyli tutaj mamy oporność. Wiadomo, jeżeli linia nam będzie szła w tą stronę, to oporność nam rośnie, jeżeli w tą stronę, to oporność nam maleje, tak? I teraz tak, tu odtąd do góry to mamy indukcyjność, czyli ceweczkę, tak? Stąd na dół mamy kondensator, czyli pojemność. I teraz zobaczmy sobie, jak to wygląda na antenach, tak? I teraz tak, mamy pierwszą antenę. Przedział mamy od 100 do 500 MHz. Co nam mówi wykres Schmidta, że na 100 MHz, czyli tutaj no nie jest fajnie. Tutaj przy tym kółeczku będzie antena miała najlepsze parametry, tak? Czyli jak sobie przelecimy i złapiemy sobie ten najbliższy punkt, to w okolicy 348 MHz antena stroi fajnie, tak? Troszeczkę dziwne. Ale z kolei jakbyśmy chcieli na przykład przejść na częstotliwość 70 cm, no to co my tu widzimy? No widzimy, że trzeba by było coś z ceweczką popracować, tak? Czyli chcemy ją dostroić do 70 cm, no to bierzemy się za poprawę cawki, tak? No, a druga antena ma już inną charakterystykę, czyli tak, szukamy sobie swojej znowu miejsca idealnego, czyli środek kółeczka i wszystko, co będzie najbliżej tego środka kółeczka, czyli tutaj i tutaj, to będą właśnie miejsce idealne dla pracy naszych anten. Czyli możemy sobie kursorkiem polecieć. No i pierwszy okręt będzie mniej więcej od 150 do 160. I drugi gdzieś od 416, to będzie antena idealna, gdzieś do 430, tak, megaherców. No ale wykres Schmidta głównie patrzymy do tego, żeby sobie właśnie coś poprawić. Czyli jeżeli na przykład byśmy chcieli pracować na
nie wiem, powiedzmy sobie na 170 MHz, nie wiem dlaczego, no ale mamy oporność zbliżoną do 50, tak, bo tutaj mamy 50 ohmów, to co tu trzeba w tej antenie poprawić? No, trzeba poprawić pojemność, czyli popracować nad kondensatorkiem, tak? No i tyle z anten Schmidta. Pozdrawiam serdecznie. Oczywiście nie musisz subskrybować tego kanału, ale każda subskrypcja przyczynia się do jego rozwoju, za co bardzo dziękuję.